W kolejnych miastach rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli. Rodzice mogą wskazać 3 preferowane placówki, ale to, do której ostatecznie dostaną się ich dzieci, będzie zależeć od liczby chętnych, wolnych miejsc i punktacji. Gminy mają wprawdzie obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolach dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, ale niekoniecznie w placówce wybranej przez rodziców. Karolina Komada. Rusza nabór do 29 publicznych przedszkoli w Dąbrowie Górniczej. Rekrutacja potrwa tu do 13 marca. Rodzice mają prawo, możliwość wybrania jakby 3 jednostek, czyli tak zwane 3 preferencje. Przy czym ta pierwsza preferencja to jest to przedszkole, które jest ich wymarzonym przedszkolem i które chcieliby właśnie, żeby dziecko tam się dostało. I po zarejestrowaniu, po wypisaniu tego wniosku, rodzice powinni wydrukować ten wniosek, podpisać i zanieść go właśnie do przedszkola pierwszej preferencji. Miasto oferuje 1000 miejsc dla dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne. 4 kwietnia zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli, co nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do danej placówki. Później rodzic musi jakby potwierdzić wolę, czy jednak chce do tego przedszkola, żeby dziecko uczęszczało, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że ktoś może w trakcie zrezygnować, zmienić właśnie, albo się na przykład przeprowadzić, więc rodzic musi potwierdzić wolę. Nabór do przedszkoli rozpoczął się także w Sosnowcu i potrwa do 12 marca, a w Mysłowicach i Rybniku do 15 marca. Natomiast w Katowicach rekrutacja rozpocznie się 13 marca i potrwa do 26 marca. Zasady w całym województwie są podobne. Elektroniczne wnioski, maksymalnie 3 wskazane placówki, a potem oczekiwanie na wyliczenie punktacji. Mamy kryteria ustawowe i one oznaczają przydzielenie 100 punktów dla danej osoby rekrutowanej. I to są takie kryteria jak chociażby wielodzietność bądź niepełnosprawność, czy to dziecka, czy członków rodziny tego dziecka, które aplikuje do danego przedszkola. I mamy też kryteria tak zwane miejskie i to są kryteria takie jak wyszczepienie bądź zaświadczenie o tym, że dane dziecko nie potrzebuje przeprowadzenia takich szczepień bądź są przeciwwskazania medyczne. To są kryteria takie jak praca rodziców bądź uczenie się ich. Pełne harmonogramy i informacje dotyczące warunków rekrutacji rodzice znajdą na stronach poszczególnych urzędów miast. Rekrutacje przeprowadzane są w formie elektronicznej. Rodzice dzieci już chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce i nie biorą udziału w rekrutacji, a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji nauki.